No i siemka wszystkim. Dolny Śląsk, Srebrna Góra. No i kiedyś tam na filmiku zapowiadałem, na zaproszenie pana Jana zwiedzimy kopalnię Amalię, potężną kopalnię. Ona sięga podobno tam średniowiecza. Przejdziemy sobie w dół chodniczkami, pokażę wam. Tutaj tylko jest szyb. Patrzcie. Widzicie światła na dole? Kilkanaście ładnych metrów w dół. Super, co? Tędy urobek jest wyciągany. Dobra. Lecimy do kopalni. Postaram się nie wyłączać. Oczywiście zejście do kopalni jest jakby odkopane na nowo. Parę ładnych lat temu i tak wygląda, patrzcie. Skarpa i normalne drzwi. Jeszcze raz dziękuję panu Janowi, że zezwoli mi tu zajść, nagrać wam, pokazać paręnaście minut. Oczywiście trochę trzeba tu było popracować, żeby nagrać materiał. O, zamkniemy drzwi. O, tu jest wejście. Drzwi zamykamy, żeby przeciągu nie było. Jesteśmy w kopalni Amalia. Patrzcie, do świetle wam idziemy. Zwiedzamy. Wszystko widać robione ludzkimi rękoma, kuto ręcznie. Wyrobiska powykuwane. Miejscami jeszcze widać takie ślady. Tam jest wejście, to światło trochę może zmniejszę, o, żeby był klimacik, idziemy. Oczywiście chodniki niskie, trzeba się pochylać. Tak to wygląda. Ręka mi chodzi, bo jest nisko. Wcześniej trochę popracowałem przy pewnych pracach, a z tego tytułu, że robiło się 27 lat pod ziemią, no to jako takie mam wyobrażenie i wiedzę jakąś na tematy górnicze. Oczywiście cały czas tu prace trwają. Tu jest szyb z zalanym poziomem. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie widać. Tutaj jest jakieś pomieszczenie. Tutaj gdzie niedzie jakieś artefakty leżą, podobno na uciosach. Idziemy dalej. Jest jakiś chyba przodek. A kurczę, nie ma lekko. Nie ma lekko. Jest jakiś obwał. A. Tam jest obwał jakiś. Prawdopodobnie szybik był. Wycofujemy się. No oczywiście moje nagrywanie znowu jest jakie jest, ale coś wam pokażę. Stamtąd my przyszli. Tu wejdziemy.
A ze mną jest Marcin Embe, do którego zapraszamy na kanał. Zapraszam. Patrzcie, najprawdopodobniej stara drabina, która się została z tamtych czasów, z dawnych czasów funkcjonowania tego obiektu. Artefakt. Przesuwamy się dalej. Ojej, oczywiście nie ma lekko. Obieg oczywiście bardzo mokry, jest masę wody. To można? Idziemy w lewo najpierw. Patrzcie. To wszystko podabezpieczane, specjalne kotwy, siatka. Kilka ładnych metrów do góry. A z przodu prace trwają, więc nie będziemy daleko wchodzić. Więc tylko pokażę. Widzicie, woda jest. O kurczę. A, wąski chodnik, patrzcie. No to dzisiaj ten dwa. No to ja to ukoiłem. No tak wiesz? No. No jak wsiądzie, to kurczę. Kleju! Andrzeju? Kleju potrzebuję! Kleju! Dobra. Dobra, nie chodzimy tam dalej, bo nie ma się co pchać do przodka. Się wycofam. Tak. Się wycofam. Kleju, wołają kleju, no. To dostanę kleju. Tak jest. Niestety ciężko robota tutaj jest, ci panowie co tu pracują, ale to nie wypowiadam się na te tematy. Temat jest osobny, a ja wam tylko pokazuję. Tutaj jest zalany poziom prawdopodobnie gdzieś. Patrzcie w dół. Drabina przerąbane. Przerąbane. Idziemy teraz. Tu na beli. Czy myśmy tu byli? Przesiewiecie rodzinę. Myśmy tu byli, dobra. Tak, czyli musisz iść prosto. Prosto. Zostań w prawo na przykład. Ale w sensie graty. No graty, no tak, oczywiście. Ale prosty. Ten chodnik, Andrzeju, idzie w stronę portu. On jest teraz obsypany, tam były prace górnicze. Tam jest komora wysoka na 8 metrów, szeroka na 4. Ale tutaj jest ładnie. I to wszystko objeżdża, stąd wywieźliśmy bardzo dużo urobku i ciągle on wyjeżdża. No i będzie, no my to stąd wybieramy, ale to mówię. To jest, tu trzeba uważać, tu trzeba wszystko sprzed obudowy wybierać. No inaczej nie wybierzesz. No nie, no i pamiętajmy, że cała kopalnia była podsadzona, czyli tam, gdzie już nie było prac, tam były podsadzone skałą ponną, żeby... No ale cała powierzchnię... jako od pierwszego wejścia tam była ubrana, wybierana. Zaznaczmy, że jeszcze nie wiemy, gdzie było główne wejście do kopalni, bo go nie znaleźliśmy. Aha, tym, którym wchodzimy, to jest wykute przez Jana i pozostałą ekipę. Ostrość. Dobra.
Tu robili chyba wyminkę, że chcieli tutaj, ewidentnie była luźna skała i chcieli ominąć, bo tutaj jest lita skała. A to jest w ślepe? Tak, i to zaraz zakręcam. A to nie wchodzę tam. I ewidentnie chcieli zrobić ominkę, nie? Jak w szoli dwupoziomowej. Mhm. Ale naprawdę skała jest twarda. O kurczę. Coś ślepego? Tak, sondażowy, nie? Sondażowy, ale widać, normalnie widać ślady kute. Tak, ręcznie kute. Na przodku ładnie, nie? Jak w Złotym Stoku, co byliśmy, pamiętasz? A. Te ostatnie dwa przodki. No to oczywiście. Tak. Siatka, kotwy. Sondażowy w lewo oraz dolny poziom w prawo. A tu jest jeszcze, patrzcie, przodek. Ta kopalnia, jak mówiłem wcześniej, od średniowiecza jakoś tam znaleźli narzędzie, miseczkę oliwną. No. A ty tam będzie te artefakty, to mi pokażesz tak, potem, nie? Na XIII wiek. O kurde. Ta miseczka jest u Jana w domu. Ale artefakty tam leżą. Jest garnuszek. Ach, z nosa leci. Tu mamy syf na urodę. Pod spodem jest wąski, co to w ogóle było wydobywane? Srebro. Dobra? A srebro, no właśnie, jak to srebrna góra, to srebro. Tu przodek? Tak jest. Tutaj był sejsmograf. No właśnie widzę jakiś. Tak. Był zamontowany. Teoretycznie słyszałem, że ma być na stałe. W przyszłości. No i tu widzicie znowu dłubany przodek. Ale wymieszano skała, ja pierniczę. Taka luźna, nie? Taki nitołupek. Kurczę, to wygląda na jakiś normalnie u nas na górniczych tych, to jako zawał typowy taki jakiś. Ale miękka, bardzo miękka skała. No widać, że to jakieś przerosty gliny czy czegoś. Wiesz, galenę srebra i heja, a to właśnie podsypywali resztę chodników, które już były wyłączone z eksploatacji. Po prawej stronie, gdzie była drabina, to po lewej masz te artefakty. A byłem tam, gdzie ta drabina, patrz. Tak, no to po lewej we wnętrze masz artefakty. Dolny poziom. Widzicie? Teraz widać. Nie wiem. Tutaj ja już mam im zabrać tam to miejsce. Można zejść tu? Można. Musisz mi przytrzymać latarkę, Marcinie. A ja sobie. Nie, no ja zejdę. Z tyle to zejdę, nie? Chyba. Chyba. Dobrze, że gdzie nogi postawić? Ja pierdzielę. A tu byś tam całkiem na drabinie niżej? Całkiem na dole. Ja, o kurczę. Ja tam nie schodzę chyba. Pokaż mi latarkę. Patrzcie, gdzie tam jeszcze idzie. Iść. Kurczę, chyba nie zejdę, mówię. Chyba. Tylko to moje chyba wiecie jak wygląda, nie? Że chyba zejdę, no. Bo może będzie z wejścia. Drabina. Po leku. O, ta drabina mi coś ujeżdża. Niebezpiecznie to jest tutaj. Ja bym chciał zejść tylko pokazać. Normalnie po bandycku to zrobię.
Ale jazda. Nie wyłączamy się, patrzcie. Co potem to poprawię. Tak, uspokoimy film. Tam Marcinek jest. Ale filar super, patrzcie. To normalnie dobudowane. Z kamienia. To jest ten szyb, który wam pokazywałem, zalany. Patrzcie. Teraz co robimy? Wchodzimy do wody, ale jazda. Panowie, albo panie i panowie. Wow. To jest ten szyb, co wam na początku pokazywałem. I to jest zalane. Pompują wodę. I tam jest jeszcze, kurczę, a tam za tą tłum jeszcze daleko jest Marcin. O jacie. A mi się wydaje, że mi starczy, bo nie chcę tu hardkorować, ale jest zalane. Na moje nagrywanie to lepiej ręce mieć wolne, więc ja się ograniczę do tego, że nie będę tam dalej szedł, ale wody jest masa do kolan, a dalej jeszcze głębiej. To trzeba uważać, bo szyb. Rozwaga przede wszystkim. Patrzcie. Miejsce niesamowite, wam powiem. Wychodzimy. Wychodzimy. Próba wyjścia. Drabina super. Zawsze na moich filmach. Ale staram się wam coś pokazać. Patrzcie. Wow. Zejszłem. Zejszłem. Nie, chyba na Marcinie. Teraz to już wyjdę. Chciałem się nakręcić, jak się dowolisz. Ja już jestem tak nakręcony, że... O, Marcin, jestem tak nakręcony, że o, plecy. Gdzie te artefakty? Gdzie drabina? Coś mówię. Super. Wyłożone. Gdzie ta drabina była? Gdzieś ta drabina była, ale to chyba nie tutaj, bo chcę wam pokazać, jakie rzeczy tu leżały. No to nie tutaj. Tu żeśmy byli z Andrzejem. Gdzie te artefakty leżą, Andrzeju? Na wprost. Tam? Tam. Co to za włącz? I po lewej idzie Marcin. Bo lampka, znaczy ta. Misa jest u Jana w domu. I po lewej. A tutaj. A. Misa zapomniana na 13 wiek, jak to pamiętam. 14-13 wiek. Tamta misa coś z tego pana... Jana w domu. Zaczerpłem wiedzy. No i dobrze. To, że miska. Ale tam jeszcze daleko, tam gdzie zalane, tam jeszcze. A wy już byłeś tam tym zalany? Bez komentarzy? Bez komentarza. Aha, dobra. Okej. Bez komentarza.
Bez komentarzy. Dobra. Andrzej wrócił na kopalnię na, tak, na stare lata. Ale ciężkie przejście wam powiem. Dobra, idziemy do wyjścia. Jeszcze raz bardzo dziękuję właścicielowi tutaj tego obiektu, tak bym można to nazwać, za udostępnienie i pokazanie wam tych tutaj podziemi ciekawych. Pozdrawiam wszystkich z tego miejsca. Dziękuję bardzo za oglądanie moich skromnych produkcji, za fajne komentarze, za subiki, o które nigdy nie proszę i prosił nie będę. Jak się komuś podoba, to niech zostanie. A my co? Zbliżamy się do tak zwanych drzwi do kopalni. Latarka wyłączą i wychodzimy na świeży luft. Także pozdrowienia ze Srebrnej Góry, z kopalni Srebra Amalia. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Pozdrawiam i do zaś, siemka.